Cześć, Dominika Nawrocka, Kobieta i Pieniądze. Pamiętasz, rozpoczęłyśmy cykl analizy typów naszych zachowań ze względu na sposób wydawania pieniędzy. Dzisiaj dwa kolejne typy. Jesteś gotowa? Super, będzie zabawa. Rozsądny niewydawacz. To osoba, dla której posiadanie w zasadzie większości dóbr nie ma większego znaczenia. Takie estetyczne podejście nie wyklucza jednak posiadanie całkiem sporych zasobów gotówki. Może być to właśnie sposób na zbudowanie pokaźnego majątku. Konsumenci z tej grupy często są indywidualistami, odpornymi na pokusy kultury konsumpcyjnej i mało wrażliwymi na aprobatę społeczną w kontekście materialnym, czyli na to, co inni o nich pomyślą na podstawie tego, co posiadają. Jeśli jesteś rozsądnym niewydawaczem, pamiętaj, aby nie popaść w przesadę. Korzystaj z pieniędzy we właściwych granicach, a Twoje życie z pewnością będzie bardziej satysfakcjonujące. I co Ty na to? A może jesteś poszukiwaczem doświadczeń? To jest kolejny typ. Hulaj dusza, piekła nie ma, chciałoby się powiedzieć przy tym typie osoby, która cieszy się wydawaniem pieniędzy i konsumpcją. To idealny wręcz klient dobrych restauracji i amator wspaniałych przygód w odległych zakątkach świata. Doświadczenie i emocje to kluczowe dla takiego człowieka motywatory do zarabiania, no i też wydawania pieniędzy. Ale poszukiwacz doświadczeń nie lubi się dzielić. Jego osobiste doznania są dla niego najważniejsze. Jakie są zagrożenia? No myślę, że przekroczenie granicy w wydawaniu pieniędzy i brak myślenia zabezpieczającego finansowo przyszłość takiej osoby. Do kogo Ci bliżej? Z którym typem się identyfikujesz Ty? Styl wydawania pieniędzy? Czy wydajesz łatwo, czy z trudem? Nie zależy od obiektywnej sytuacji finansowej, ale od cech psychologicznych, wieku, wykształcenia i stanu wiedzy ekonomicznej. Osoby mniej wykształcone i z mniejszą wiedzą finansową częściej zaciskają pasa i kontrolują ceny. To niestety także ludzie, którzy pesymistycznie patrzą na swoją obecną sytuację i przyszłość. Z kolei ludzie z wyższym wykształceniem, młodsi, rzekomo z większą wiedzą ekonomiczną, najczęściej zasilają niestety albo stety szeregi rozrzutników. Poznałaś cztery typy: kontrolera cen, rozsądnego niewydawacza, kto tam jeszcze był? Rozsądny niewydawacz, poszukiwacz doświadczeń i rozrzutnik. Do kogo Ci bliżej? Do kogo Ci bliżej? Fajne to, prawda? Warto się zastanowić, czy się oceniać, czy się porównywać. Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Lepiej po prostu siebie zidentyfikować, być może zauważyć te zagrożenia, na które zwróciłam uwagę i po prostu się na nich skupić, żeby je zwyczajnie wyeliminować. Jeśli to było dla Ciebie dzisiaj ciekawe, daj kciuka w górę, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie, podziel się linkiem do tego filmiku na przykład na Facebooku, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia.